chciałeś z goju iść na cmentarz? Rodzinę odwiedzić? Nie wolno, to niedobre jest. Siedź w domu i bój się koronawirus. Ale ja mogę iść odwiedzić rodzinę na cmentarz, bo ja jestem Żyd, a ty jesteś goj i mi wolno więcej, bo mój ból jest lepszy niż twój. Afera z Kazik Staszewski i Polskie Radio Trójka. Bo Kazik Staszewski nagrał piosenkę Twój ból jest lepszy niż mój o tym, że Kaczyński ma gdzieś Polaków, pokazuje, że jest od nich wyżej i mimo zakazy zgromadzeń idzie i robi gromadzenie tam, gdzie jest pomnik tego Smoleńska, a potem jeszcze swojej matki odwiedza na cmentarz, gdzie cmentarze są pozamykane. Oni mają was za goi. Oni robią z Polaków goi. Czyli oni już sami pokazują, że są syjonyści, ale to do tego taka buta i takie chamstwo, a my im na to pozwoliliśmy. A to był ogromny strzał w kolano, a drugi strzał w kolano to właśnie było ukrywanie ta piosenka Kazik Staszewski i znotowania. Ona się tam znalazła na Radio Trójka na pierwszym miejscu. I zaraz biły telefony do redaktora, że ma to usunąć. Strona nagle nieaktywna. Peace Boys je piosenki. Peace Boys je 4 minuty piosenki. To jest dla PiS-u drgawki. Czyli oni są po prostu słabi. Rozumiecie? Tyle kasy idzie miliardy na TVP, na propaganda, a boją się utworu Kazik Staszewski. I z tego powodu ja organizuję konkurs. Do wygrania jest płyta Kazika Staszewskiego Kult, Brooklyńska Rada Żydów. Płytka bardzo dobra na te czasy, dobre kawałki. Szczegóły co zrobić, żeby wygrać, będą na koniec odcinka. Także zostańcie do końca. No, więc taka płytka właśnie do wygrania. Ta piosenka tak naprawdę nie była na pierwsze miejsce, tylko ją tam celowo ten redaktor dał na pierwsze z szóstego. Po to, żeby zrobić wielkie wyjście, opuścić radio i znaleźć z innej po prostu pracę, robić skandal. No ale przy okazji wyszło, że nie dość, że PiS jest wielka buta i wielkie pieniądze idą na propagandy, to jednocześnie się boją piosenki zwykłej. Oni są słabi. Mamy nad nimi przewagę właśnie przez takie tworzenie filmów jak ja, jak Corwin Hostick z Cinch Lynch, które jest genialna piosenka, tutaj fragment dla was. Jestem straszny Corwin Mikkel się pieprzył w politykę, by że zrobić oczywistą, stawić czoła socjalistom. Wielka afera się zrobiła z ta piosenka też. Lewica zaczęła już wnioski składać do komisji sejmowej, do etyki poselskiej, że on tutaj grozi, że nie może tak mówić. To gdzie jest ta wolność słowa, o której mówi lewica? A ja wiem, gdzie jest ta wolność słowa. Ta wolność słowa jest tylko tam, kiedy się was nie obraża. Jak się was obraża, to już jest mowa nienawiści. Jesteście hipokryci i boicie się krytyki. Dlatego będziemy was krytykować. Socjaliści muszą wszyscy zginąć. Mówię to ja, Adel Blumenstein, polski Żyd. I jak powiesz coś na mnie, no to ja użyję twoja broń. Jesteś antysemita, jeśli ci się nie podoba, co ja mówię. To jest absurd, po prostu, ludzie. No, więc, no i ta piosenka Corwina też była ukrywana przez YouTube. Nie była na karcie na czasie, o co powinna być. Ale kto jest prezes YouTube? No jest kuzynka Mateusz Morawiecki. Chyba wszystko stało się jasne. Za to Andrzej Juda nagrał też swój Hot Stick Steam Challenge, żeby ratować, żeby promować zbiórka na publiczna służba zdrowia. Niedofinansowana służba zdrowia nie radzi sobie, ludzie robią zbiórka i prezydent państwa, w którym ta służba zdrowia sobie nie radzi, też pomaga w robieniu ta publiczna zbiórka, prywatna zbiórka po prostu. To jest pewno kpina, szczerze. No ale co on tam śpiewa o tym? Co to jest ten ostry cień mgły? Bo każdy się z tego śmieje, ale nikt chyba nie wie, skąd to się wzięło. Ja wiem, ja wam powiem, skąd to się wzięło. Nie pytałem ci o imię was walcząc z ostrym cieniem mgły. To jest cytat z Talmud. Nie jest dokładny, to jest takie niedokładne tłumaczenie.
bardziej do piosenki pasujące, widzę, że rymować. Tam nie znając twojego imienia, nie chcąc znać twoje imię, tak powinno być w oryginale, walczę z mroku, cieniem mgły, to jest tak. No ale rozumiem, że tego nie użyłem. To jest cytat z Talmudu. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda śpiewa piosenka i hasło mówi cytat z Talmudu. Czy to nie jest lepszy dowód na to, że to są syjonisty? Oni się między sobą komunikują właśnie w takie teksty. Na przykład nie, są różne hasła, różne loże mają swoje hasła i to może być jedno z nich. Właśnie, lepiej, żeby on zaśpiewał proces z Talmudu, to wtedy się opozycję, niż jak wam mówię, że to jest syjonista. Andrzej Juda won do Izraela, a państwo Izrael musi zostać zniszczone, jak on już tam będzie w nim, wtedy to wszystko zniszczyć. Idealna sprawa. No i ta piosenka była promowana przez YouTube, chociaż jest tak słaba i tak śmieszna, że masakra. No ale prezes YouTube, kuzynka Mateusz Morawiecki, nie ma się co dziwić. Jest jeszcze gruba afera z maseczki od kolega ministra. Generalnie polski rząd kupił za kilka milionów złotych maseczki przeciw koronawirus. Okazało się, że nie spełniają żadnej onej normy. No ale od kogo oni kupili? Od firmy, która należy do kolegi pana ministra zdrowia i założy tą firmę dzień przed sprzedaniem za kilka milionów złotych. I te maseczki do filerny, no nie nadają się do nic. Żadna klasa tam artysty nie spełniają. Jeden wielki śmiech na sali. No nie wiem, czy to nawet do śmiechu, bardziej to już po prostu żałośne. Ale kto jest nad tym, jakaś firma musiała sobie zarobić? Jakiś przyjaciel, znajomy ministra na tym sobie zarobił. Tak jak minister Sasin wydrukował karty wyborcze, chociaż myślę, że i tak wiedzieli, że się nie odbędą wybory, ale jakaś firma na tym wydrukowaniu zarobiła. Firma kolega jakaś. Tak się tutaj właśnie robi interesy. Państwowe pieniądze to najlepszy interes. Mało który gangster by przepuścił taka okazja. Lecimy dalej. Zmiana prezydent z pani Thatcherowa, Małgorzata Kidawa-Błońska. Mówię Thatcherowa, ona nie ma nic związanego z Thatcher. Także pani Małgorzata Kidawa-Thatcher-Błońska już nie będzie kandydat na prezydent, bo sobie nie radziła. Teraz będzie pan Trzaskowski z Warszawy. No, wybór był między nim a Sikorskim. Obaj należą do organizacji związanych z grupą Bilderberg, to o tym odsyłam do inne filmy, albo do George Soros też są związani. Tu pan Krajewski dobrze o tym nagrał wideo, dorzucam link w opis. O tym, że oni są oboje powiązani właśnie z George Soros i z grupą Bilderberg, czyli taka po prostu jeden wielki rząd światowy. Trzaskowski będzie ten prezydent, kandydat na prezydenta, czyli platforma jeszcze bardziej na lewo idzie, ale to dobrze. Zabierać głosy, wtedy będzie Trzaskowski zabiera głosy Hołowni, Biedroniowi. I po prostu, no i myślę, że dzięki temu jest jeszcze większa szansa, że Bosak będzie w druga tura. Tego mu życzę. Bosak rusza w Polskę i, no i musi tłumaczyć ludziom po prostu, że zostali oszukani za własne pieniądze. Że PiS zabrał 700, dał 500, że PiS zamknął gospodarkę i teraz PiS i przez to, że zamknął gospodarkę, to wiele ludzi straciło pracy i teraz PiS daje zasyłek dla bezrobotnych 1200 zł plus 1300 za każdy ten jeden miesiąc z tych trzech, kiedy nie działała gospodarka. To jest ponad 2000 na rynkę, to więcej niż minimalna krajowa. A każdy, kto się zna na ekonomia, wie, że jak zasiłek dla bezrobotnych jest większy niż minimalna krajowa, to ja wam mówię, że 30% ludzi się zwolni, bo lepiej, taniej jest nic nie robić w taki kraj, niż pracować jako ochroniarz, jako kasjer gdzieś. Krzysztof Bosiak musi po prostu to ludziom wytłumaczyć. Ja też muszę to tłumaczyć ludziom, po prostu dlatego te filmy nagrywam. No ale ja nie wiem, czy to jest tak skuteczne, te filmy. Czy to jest tak skuteczne, jak po prostu dać wam wolna rynka wszystkim. Niech wam dadzą 1500 plus, 2000 plus. Niech wam dadzą za bezrobotnych zasiłek 10 tysięcy złotych. Niech to już zbankrutuje wszystko. Będzie wielkie boom, wielki jeb. I po prostu wtedy się opozycję. Bo można mówić, jak Korwin 30 lat i coś z tego. Jak wszedł do Sejmu ledwo 11 osób i nawet nie mogą ustawa złożyć do głosowania.
jak ten system zbankrutuje, bo nie ma lepsza droga na wyjście z demokracji. Głupi ustrój musi zbankrutować. Będzie bolało, ale nauczymy się dzięki temu kapitalizm, wolny rynek, no i wrócimy do normalności, że nie rządzi wola ludu, bo wola ludu to jest zawsze ślepa, tylko rządzi monarchia, która po prostu wie, co jest grane w państwo i chce mieć mądrych ludzi w państwie. Duda nie chce mieć mądrych obywateli, bo nikt mądry na niego nie głosuje. Prosta sprawa. Będzie kryzys, ale musimy z niego wyjść. Będzie bolało, ale no nic, nic nie poradzę. Mam nadzieję, że weźmiemy sobie z tego nauczkę i będzie mądry Polak po szkodzie. O co chodzi z konkurs? Można wygrać taka płytka, no nie ta, ta jest akurat używana moja, ale taka nieużywana płytka, kult, single, Brooklyńska Rada Żydów. Co trzeba zrobić? Polubić ten film, subskrybować mój kanał, napisać komentarz Andrzej Juda Wondo Izraela i udostępnić ten film na swój profil Facebook i najlepiej dać też obok w komentarz nazwa tego profilu, to sprawdzi, kto udostępnił. I jedna osoba wylosuje, wygra taka właśnie fajna, dobra płyta. Kazik Staszewski. Myślę, że fajny konkurs, wy wygrywacie, ja wygrywam, wydajecie mi tam, robicie zasięg, ktoś wygrywa szczęściarz, taki geszeft dla mnie i ode mnie dla was i od was dla mnie geszeft. Myślę, że się spodoba. Też jest, widzę, że chciałem powiedzieć nowy wystrój, odmrażanie gospodarki to i odmrażanie kanału. Inne ułożenie, strój troszkę bardziej elegancko się ubieram. Dajcie znać, co sądzicie o taki pomysł, żeby zmienić ten widok, tutaj kamera. No, racja. Także dziękuję, że jesteście do końca. Ja się z wami żegnam. No i pamiętajcie, bracia, bądźcie zdrowi. Co tu więcej mówić? Śmiać się z tego i buntować. A twój ból nie może być gorszy niż ból syjonisty Kaczyńskiego i syjonisty Andrzeja Judy. Andrzej Juda, Wondo Izraela, będzie to powtarzał jak mantra. A państwo Izrael musi zostać zniszczone. Shalom, bracia.